Już mogę mówić? Mhm. Dobra. Czekaj, coś chcę. Dzień dobry! TNT Barbers robi sobie właśnie Wigilię. I w tej Wigilii będzie bardzo ciekawy jeszcze raz. No i chuj, no i cześć. Jo, no chodź z tą mizerią. Ale chodźże z tą mizerią. Dobra, chodź. No dwie stówy, no chodźże. Idziesz ty z tą mizerią, czy nie? Chodźże z tą mizerią. O, jakieś spodnie ubrał. Dobra, kochani, TNT Barbers i Wigilia. Jak co roku coś pojebanego, w tym roku pojebane trochę bardziej niż zazwyczaj. Wszystkie szczegóły będziemy wam zdradzać potem. Okej. Okay. Myk jest taki, że zaczynamy od obiadku wigilijnego w Krzywym Rogu w Garczu albo jakoś tak. Ale restauracja super fajna, piękna, tylko mizerii kurwa nie chcieli nam zrobić, nie? Ona ma mizerię. Ej, jak myślicie, że to są ja, to nie są ja, tam naprawdę nie dają mizerii, naprawdę zrobiliśmy swoją mizerię, idziemy sobie z tą mizerią. A już coś mówili ci na tę mizerię, nie? Zimno. Zimno? No. A było się ubrać, kurwa. Dwie stówy, ej, nagrałeś to, że on mi wiesz, dwie stówy za wejście z tym? Bajenów. Dobra, idziemy. O kurwa, trąb. Nie, ogólnie za rok na Jamajkę pojedziemy, nie? Jo. Jo, znaczy ja i Stasiu, wy nie. Okej. Okay. Ale jako para już oficjalnie, czy co? Jak on cię pierdolę, bo zawsze to ja jeszcze. Nie, za często chcesz macać. Tak. Tak, żeby tam było co? Tak wiesz, jak na busie. Albo się jedno miejsce zostawić, żeby wolne, wiesz, dla spłąkanej... Mamy, wyjdź. ...federowca. Daj to mizerię, bo pierdolisz. Wiktoria, pani cię wołała tam z obsługi. Co? No pani z obsługi cię wołała. No nie wiem, masz podejść. Ale nie, serio wołała. Masz podejść. Serio? Ja mam tylko jedno pytanie, dziewczyny. A kogo zapraszam? Bo mówiąc, że kurwa wędruje tutaj, nie wiem. Chcesz zapłacić za rachunek? Że kurwa wędruje tutaj. O co chodzi? Pani byś to zupę mogła dać, bo no, my jesteśmy głodni trochę. Nie wiem, że my się przyszli tu pogadać, nie? Że to jest takie, wiesz, że siedzimy, gadamy i potem jedziemy, pizdu. Proszę, czy już można przyjąć? Tak, od tamtej strony Karina jest najbardziej głodna. Co prawda ty mówisz, że tylko do końca roku pracujesz, ale wszystkiego najlepszego. A to w sumie dla ciebie od nas wszystkich. Dziękuję. Od wszystkich. Od też? Od wszystkich. Stasia to wierzy, ale temu nie uwierzę, jak nie zobaczę paragonu. Też. Kurwa. Robert też. Nie, tu musiałbym paragon zobaczyć. No, zobacz. Chodź. Na święto to opakować. Nie, bo należał z tego. Cię idealnie pasuje w końcu. Zrób mi taką myśl. Wiem, że nie. Ci malinka? Nie, później robię. Ale ci będzie pasowało to, ale nie, ci, ja ci kokardkę zrobię. Nie. Będziesz z kokardką. Ty sobie zrób kokardkę tam. Ja wiem, że to jest za dużo materiału, ale zostaw. Chodź. No chodź. Zobaczysz spadaj, kurwa, z tego. Ale nie czytaj tego na głos. Czytaj na głos. Nie czytaj na głos. Spotkamy się później. Co robisz wieczorem? Bo jak to jest do kamer, to... Jak to jest do kamer, to nie. Gdzie ma widać? Faktury to zapłacę. Tu nie okno i będzie rozmawiać. No już, to jest takie, wiesz, się rozmarza i będzie, wiesz. Fajne. Nie, zajebiste, będę mógł reklamować na TNT, nas spalą przynajmniej w Kościerzynie. Dziękuję wam bardzo mocno. Dobra. I co teraz? Ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak wyglądało. Nie no, fajny, taki w naszym stylu, nie? Jak tam wrażenia? Nie no, ekstra, ekstra. Ja się obawiam, że ja tutaj zjem jakiegoś grzybka po drodze. Grzybki takie podejrzane troszkę. Co? Grzybki podejrzane. Ale co jest zdaniem, jak nic. Musiał włączyć jeszcze, mocno tak? Mocno pakała, żeby nie, nie miałam makijażu. Dobra, on jedzie z wami. No, wszystko macie? Czekaj, bo on muszę stół ogarnąć trochę, zobacz, patrz. Zobacz, jaki stół jest ujebany, widzisz, patrz. No, a ty powiedziesz, że mamy robić, co chcemy, a teraz pan zgadasz. No, ale nie. Tak, ma. Ej, dziewczyny, jak wam się podoba nasz nowy dom? Ekstra! A cieszycie się, że będziemy tu co weekend? To jest mój dom, to jest mój azyl. To mój dom, ja tego nie wiem. To codziennie, ty. Trzeba ludzi obcinać w firmie. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zorganizowani.
naprawdę. Bardzo, jest, naprawdę. Ale nie ale no, oczywiście, że tak. Każdy absolutnie. Wie, co ma robić. Oczywiście. Jesteśmy zorganizowani. W ogóle, to jak oglądacie sobie ten filmik, to my chcemy wam powiedzieć, że sobie dom kupiliśmy. A co? Chuj, stać nas! Mamy tyle klientów, że stwierdziliśmy, że my potrzebujemy odpoczynku i co tydzień będziemy na naszym domku. Dlatego ten domek to jest ambasada TNT i sobie kupiliśmy, zobaczcie. Wzięliśmy jednego bezdomnego starca z sobą. Swój stary bezdomny. On stał biedny przy drodze, chciał, żeby go zabrać, błagał, mówię, dobra, chuj, tego jednego weźmiemy, nie? Ale nas upija. Słuchajcie, zobaczcie, kto to jest kurwa bezdomny, nie? Sweterek jak kurwa grucha, nie? Z daru na powodziach. Sweterek na szczęście. Sama zrobiłam. Nie podoba ci się? Bardzo mi się podoba. To jest mój sweterek. To jest bigosu! Ty o kurwa bigosu! No, także... Robert, ciągnij spodnie. A najlepsze jest to, że wszyscy chłopacy są tutaj, nie? Pokaż im tego ogórka. Kupiliśmy sobie ogórka. Ej, gdzie jest biokosz? Ale on jest do bio. Na niego nakładasz linkę. Mandarynka jest cała. To jest mój ogórek. To jest kolega na cały wyjazd. No, więc jak już mówiłem, domek sobie kupiliśmy, bardzo fajny. Będziemy tu co tydzień, także... Nie jest nasza recepcja. Tak, tam jest nasza recepcja. No pewnie to będziemy co tydzień, normalnie, fajnie jest. To generalnie leci z waszych pieniędzy za to, że wy płacicie zastrzeżeniem u nas, nie? Chodźcie się częściej strzyc, to za rok kupimy sobie na Malediwach. Ty, tu jest jeszcze stół do ping-ponga, bo też nasz kurwa było stać, to sobie też kupiliśmy. Trochę odrapany, ale co tam? Piłkarzyki też są. Naprawdę, my dziękujemy, że tak często przychodzicie się do nas obcinać. To jest najlepszy barbershop na Kaszubach i w ogóle. I dzięki wam my możemy sobie sprawiać tak niesamowite niespodzianki. Dzięki. Chodź jeszcze pokaż jacuzzi. Co pokażemy? Jacuzzi. Kurwa, chodźcie, czekajcie. Czekajcie, gdzie to było? Tam. A, to jest hit dopiero, nie? Albo się leci na grubo, albo wcale. Ty widziałeś, co jeszcze kupiłem? Chodź, pokażę. No chodź, zobaczysz, co jeszcze kupiłem. Ja już tu wszystko widziałam, tylko ja tu muszę mieć mapę. Chodź, chodź. Włączone. Dobra. Mają rozmach, skurwi. Wisi jutro i pojutrze. Patrz. 500 max. Ale jeśli się pojebało? Czemu? Ile ten szanok dałaś? Ja? No? Ten dom kosztował bańki 200, ale pani mówiła, że jak jestem z TNT, to 900 tysięcy. Pojebało, bez kitu. Klienci, jesteście cudowni. Kurwa, dobrze, że ja w tym roku zdrowiam. Jakbyście mogli jeszcze więcej do nas przychodzić, to w końcu Ferrari kupił, nie? Jakiś służbowy dla mnie. Weź tam. Ja nie. To ty masz. To jest wielka sauna. Ja mam klaustrofobię. To jest niby na 16 osób sauna, nie wiem. No ja, tutaj jest siedzą tak. I trzeba godzinę wcześniej nagrać. Ma ktoś wiśniówkę, żeby na kamienie polać? Nie, wiśniówki nie ma. I drzewko kupiłem też ładne. Już kupiłem. Tu nawet jest radio samochodowe. Czekaj, to można włączyć. Na Androidzie. Spotify. A gdzie są głośniki? Kupicie. Teraz my na chwilę przepraszamy, Stasiu na chwilę musi wyłączyć, bo nam YouTube to wpierdoli, a chcemy sobie muzyki posłuchać. Aliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and I rock Tim's with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like this. Co? A co to miałem w ogóle powiedzieć? No, to generalnie, żeby co? Pokażemy wam teraz zajebiste ujęcia naszego domku, bo Stasiu jest tak cudowny, że pierdolną sobie te ujęcia w nocy i jest szos. Jutro wam też pokażemy i w ogóle dużo rzeczy będziemy wam pokazywać, ale prawda jest taka, że nasza willa, nasza ambasada TNT... Ktoś tam mączka pierdolną. Generalnie nasza ambasada TNT jest zajebista. Możemy wszystko, w końcu ambasada TNT. I co? Fajnie, nie? Trzeba pracować w TNT, odwiedzać TNT, a co najważniejsze, jak najczęściej płacić napiwki w TNT, bo to też z waszych napiwków poszło, nie? Wy to jesteście najlepszą społecznością na świecie, dzięki wam. Idziemy pić, o chodź Stasiu. I'm in my element, bam, my jam. I try to tie on a pen and man. Bags on me like I'm bringing in groceries. Wanna know why she nosy? I'm in H&M cozy, predator hoagie, spend it on the brodies. We hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pound my collar. If she less in the tent, I make her split the bill, for real.
Drip Eliante, pulling up feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Tim's with a text. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing, wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. To the party, I'm fresh, clean, and I'm elegant. Ja chcę głowę garnela, nie? Głowę garnela, ja zawsze go nie lubiłem, nie? Diamanta. Woke up and finish, Scottsdale women, I swear that pussy the meanest. My dick is like a drug, I fuck her once and she fiendin'. Got me shooting all these slugs, that good pussy, I need it, I got God on my side, so I can do anything. Married to the money, I just went and bought a wedding ring. Down payments on everything, I mean everything. Fuck is you saying, I couldn't make it, bitch, I made a name. Now I'm everything that you wanna be. I've seen things and no one would ever wanna see. I'm the rookie in the vet, catching checks on the jet. With a type of pussy you ain't never gonna meet. Cash flowing, pockets growing, wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing, wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Dzień dobry. Słuchajcie, bo zazwyczaj mało ludzi ogląda te filmiki do końca, ale jak ktoś ogląda, no to na przykład teraz się dowie, że my to sobie tej willi nie kupiliśmy. Zabrakło nam jakieś 50 tysięcy, żeby ją kupić, także... tu się filmy robią, nie? Poważne produkcje, kurde. Ciszej. Słyszeliście tego orangutana w tyle? Takie... No i wracając, zabrakło nam jakieś 50 koła, żeby tą willę kupić, więc stwierdziliśmy, że z niej kupimy. No, więc nie kupiliśmy tej willi, ale spędziliśmy sobie zajebisty weekend w całym naszym fajnym towarzystwie. I tak naprawdę, to co chcielibyśmy jeszcze na sam koniec wam przekazać, to nasze życzenia od was świąteczne. I póki oni tam pierdolą, to ja w ogóle życzę wam wszystkiego najlepszego. Stasiu, płaczę ze śmiechu. On się na chyba, to jest jeden z tych filmów, przy których się najlepiej chłopak bawi, normalnie, nie? Także, kochani, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, radości i tego, żebyśmy się spotkali w nowym roku, bo to też życzenie od razu noworoczne, w komplecie i w bardzo fajnym humorze. Ja totalnie nie wiem, czy to słuchać w ogóle, co ja mówię, czy Stasiu musi wszystko ładnie wypisać. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. I ja nie wiem, skąd oni biorą tyle energii księżycowej, bo to jest hit, nie? My się w ogóle nie męczą, nie? Ktoś mi sobie jeszcze pogadał, ale ogólnie ja jestem zmęczony, już mi się gadać nie chcę. Także dostaniecie jeszcze życzenia od reszty, jak się po prostu ogarną. Nie? Pozdrów jeszcze Patrycję. No, Patrycja to jest w ogóle nasz nowy mors. Ona uwielbia kąpiele w śniegu. Ja nie wiem, z kim ty spędzałaś noc. No, także co? Nara! Nie wiem. Tak, żeby było łatwiej na wtedy. A nie, chyba nie odbierasz. Ja nikomu tam nic nie chcę życzyć. Życzę życzenia. Ja wcale też nie. Tych ludzi. A few minutes later. Ja za grubym muszę, to mnie nie będzie widać. Słuchaj, tak wielką małą, nie wszędzie widać. Nie? No, ty, weź się nie zmieszaj. Co ty? Mam. Testuję po drogi, kurwa. Ej, ale ładnie, nie? Co? Zaśpiewać kolędę. Nie, teraz tak, pojedynczo się przedstawiamy. Poznajcie uczestników tej edycji. Hej, to ja, Aneta. Cześć, to ja, Patrycja. Cześć, ja, Weronika. Siemaneczko. Ryszard, ale ty masz głos? Cześć, jestem Ryszard. Cześć.
Ryszard, dajesz jeszcze raz. No ale co? No to ja mam, wiecie, drodzy, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, miłości, aby... Abyście nie stracili głosu jak ja. Wszystkiego dobrego wam życzę. Buziaczki. Pajo! Pa! Cześć, jestem Weronika, życzę wam dobrego serdecznie. Co? Tam Weronika? Nie mogę. Ej, nie, powiedziałeś, dobra, nie bij, naprawdę, przepraszam, nie chciałem. Teraz ci mówisz. No to ja wam życzę. Aha. Życzenia. Życzenia. O, dobrze, wam też. Dawaj, wychodzicie z naszej pierdolicy. Dobra, już. No to ja wam tylko życzę, żebyście te święta spędzili z ukochaną osobą. Ale jedno? Jedno. Jak on zawsze to jest trójkąt, nie? A to tak dalej, tam też nie pomalę. Mama jest fajna, bo robi sałatkę śledziową, po której fajnie jedzie z mordy. A tata jest fajny też. Ja jestem Karina i... Dlaczego myślisz? No dobra, dzieci, poważnie, poważnie, tak? Poważnie, tak. Poważnie, poważnie, no. Na spokojnie już teraz. To są święta, naprawdę, to są święta. Orangutan mówi po polsku. A skończyłaś już, pan. Karina już skończyła. Dobra, nie. Karina, chcę powiedzieć. Ty, orangutan. Cicho. Nie, poczekaj, ja to przetłumaczę twoje. Jeszcze raz. To będzie dobre, ej. Jeszcze raz. Dobra, już. Życzę wam świąt z rodzinką i byśmy wszyscy zwolnili w tym pięknym czasie. Zwolnili. Stanisław, co byś chciał rzec do publiki? Ale szczerze. Ale co to więcej, niech to jest bez sensu, bo my będziemy już tak. No, coś byś chciał powiedzieć tam, nie wiem. Była fajna impreza, że życzę wam sobie świąt. Tak? I osób. To było, ej, to było takie fajnie. To było fajnie. Poważne. No było szczere. Serca. Takie serca. No. Serio. Jakbyśmy mogli przetłumaczyć orangutana, też by tak wyszło. Ja wiem, że nie skończymy. Dobra, dość. Dość tych słodkości. Tak, wszystkiego najlepszego. I w ogóle przychodźcie do nas częściej, żebyśmy mieli na następne takie przejazdy, nie? Właśnie. I dziewczyny mówią, że małe napiwki zostawiacie. No, na recepcjach też można napiwki zostawiać. A ja zbieram na nowe auto, bo mi się Mustang znudził, także jakby co, to się mało, nie? Dobra, nara. Nie nara Leszcze, tylko do zobaczenia, kochane Leszcze. Okej. Okay.